Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce i dzisiaj kolejny materiał z cyklu o Ekstraklasie, ale nie poświęcony konkretnemu spotkaniu. Z góry też przepraszam za mój głos, walczę z chorobą, co pewnie słychać, natomiast no, mam nadzieję, że nie będzie to Wam wybitnie przeszkadzało. Zanim też o tym, o czym będę mówił, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, nie zapomnijcie także o kciuka w górze pod filmem, a tematem dzisiejszego odcinka będzie wyścig, czy właściwie taki powiedział powolny pościg ślimaków, a więc kto zostanie w tym sezonie królem strzelców. Myślę, że temat bardzo ciekawy, temat, któremu możemy się właśnie przyjrzeć, bo gdzieś tam rywalizacja klubów rywalizacją, ale pamiętajmy o klasyfikacjach indywidualnych, a właśnie wśród tych wszystkich rankingów no najpewniej najciekawszą jest klasyfikacja strzelców. Najlepiej zacząć sobie od tego, jak na ten moment, czyli po 29 kolejce wygląda klasyfikacja najskuteczniejszych armat w Ekstraklasie. Jak widzicie, otwierają ją dwójka Hiszpanów z jednego klubu, a więc cudowny duet Marc Gual, odpowiednio 15 bramek, a także Jesús Imaz, bramek 13. Później mamy Kamila Grosickiego, czyli najskuteczniejszy Polak, 11 trafień, następnie jest Mikael Iszak, również 11, Josue 10, Bartosz Nowak 10 i Jakub Łukowski z Korony, również 10 bramek. Pominąłem sobie tych piłkarzy, którzy nie mają tak zwanej dwucyfrówki, natomiast no gdzieś tam mam nadzieję, że jeszcze ktoś do tej walki się włączy, ale na chwilę obecną przynajmniej na to wychodzi, że to między piłkarzami Jagiellonii rozstrzygnie się tytuł króla strzelców. Przed sezonem, prawdopodobnie tak jak i wy, obstawiałem w ciemno, że armatka dla najskuteczniejszego strzelca powędruje do Poznania, a konkretnie do Mikaela Iszaka, ale fakty są takie, że bardzo prawdopodobne, że szwedzki napastnik już w ogóle nie zagra w tym sezonie. Nie wystąpił w Radomiu przeciwko Radomiakowi, tam zmógł go uraz. Wszedł na końcówkę w Toskanii, kiedy Lech mierzył się z Fiorentiną, a więc no, bardzo możliwe, że no, ten sezon dla Mikaela Iszaka powoli się kończy. Oczywiście nie ma co wróżyć z fusów, ale na chwilę obecną największe notowania i możliwości na to, by zgarnąć tytuł najlepszego strzelca, mają wspomniani wcześniej hiszpańscy golladorzy, a więc Marc Gual, czyli przyszły piłkarz Legii Warszawa, a także Jesús Imaz. By sobie tą dyskusję urozmaicić i mieć jakieś fajne porównanie, spójrzmy, jak to wyglądało w latach poprzednich, nie będę się cofał o dekady, tylko trzy poprzednie sezony, bo gdzieś tam to wszyscy, mam nadzieję, mamy w pamięci, a także to jest takie fajne porównanie do tego, jak na ten moment to wygląda i ile bramek ewentualnie mogą osiągnąć najskuteczniejsi strzelcy. A więc rzut oka na sezon 19-20, wówczas mistrzostwo świętowało Legia, ale najskuteczniejszym piłkarzem w Polsce był Krystian Gitkier. Później pamiętamy transfer Duńczyka, natomiast 20 bramek, a także 2 asysty wystarczyły, by tytuł najskuteczniejszego strzelca powędrował właśnie na konto napastnika Lecha. Drugi był Jorge Felix, czyli piłkarz no, ponownie Piasta Gliwice, w tej chwili to jest jego druga przygoda w klubie z Gliwic, a następnie Jarosław Niezgoda. Kolejny sezon, czyli sezon 2021, ponownie tytuł mistrzowski należał się Legii i tutaj Legia miała swojego reprezentanta, jeśli chodzi o najskuteczniejszych strzelców. No bo mamy Tomasa Pekharta, to także był ten sezon, w którym Pekhart po strzelaniu 22 bramek w samej tylko Ekstraklasie pojechał z kadrą Czech na Euro. No i gdzieś tam na fali, powiedziałbym, tej świetnej formy zaprezentował się na tyle dobrze, że właśnie zasłużył na angaż do narodowej reprezentacji i w zasadzie ponownie jak wspomniany Jorge Felix, w tej chwili znów przywdział barwy starej, nowej drużyny i ponownie gdzieś tam strzela bramki dla klubu z Warszawy. Sezon 21-22, czyli to, o czym wszyscy doskonale pamiętamy, no bo przecież te rozgrywki miały miejsce rok temu. Wówczas najskuteczniejszym strzelcem był Ivi Lopez, wybrany również najlepszym piłkarzem sezonu, 20 bramek i 6 asyst w samej tylko Ekstraklasie. Drugi był Mikael Iszak, 18 goli, 6 asyst, a więc no, fantastyczny wynik. Następnie Karol Angielski, który po sezonie wybił do Turcji. No i później mamy João Amarala, piłkarza w tej chwili odstawionego na boczny tor i raczej piłkarza rezerwowego Lecha Poznań. Natomiast mówimy tutaj o trzech strzelcach na przestrzeni trzech ostatnich lat i to też jest w ogóle ciekawe, bo mówimy o trzech strzelcach z trzech różnych drużyn. No, patrząc na najnowszą historię, na pewno trzech najmocniejszych drużyn, no bo no, to jest odpowiednio Lech Poznań, Legia Warszawa, także Raków Częstochowa.
Krakowa. Ciekawa historia byłaby taka, gdyby w tym sezonie, a więc rozgrywki 22-23, najskuteczniejszym strzelcem był inny, powiedziałbym, piłkarz reprezentujący inny klub i to nie klub topowy, no bo patrząc na tabelę, zresztą omawiałem wielokrotnie tę sytuację, chociażby w poprzednim materiale, gdzie mówiłem, kto ewentualnie może spaść. Jagiellonia cały czas jest uwikłana w tą walkę o utrzymanie, oczywiście nie jest w strefie spadkowej, ale podopiecznie Adriana Siemieńca paradoksalnie, no, od kiedy ten trener przyszedł, czy właściwie przejął stery po Macieju Starczyku, grają całkiem nieźle. Natomiast fakt, że dwóch najlepszych strzelców w teorii albo właściwie w praktyce walczy o tytuł najskuteczniejszego strzelca, a drużyna nie jest pewna ligowego bytu, no jest pewnym, przynajmniej moim zdaniem, paradoksem. Żeby to podsumować, mówimy tutaj o trzech poprzednich sezonach, w których najlepszy strzelec miał co najmniej 20 bramek. Wyjątkiem był Thomas Pekhardt, który miał 22 trafienia w sezonie 20-21, natomiast drugi w tej klasyfikacji w sezonie 20-21 był Jakub Świerczok, wtedy Piast Gliwice, dzisiaj Zagłębia Lubin. No i wówczas Świerczok potrzebował 15 trafień, by zająć drugie miejsce, no więc w teorii 20 goli równie dobrze w tamtym sezonie starczyłoby, by zanotować, czy właściwie otrzymać miano najlepszego strzelca tamtej kampanii. I zwróćmy sobie uwagę jeszcze na ciekawą statystykę, specjalnie to wygrzebałem, mianowicie taki, powiedziałbym, przeciwległy biegun, a więc w cudzysłowie najskromniejsi królowie strzelców, a więc piłkarze, którzy mieli ten zaszczyt, by otrzymać tę nagrodę, natomiast gdzieś tam ich bilans bramkowy no nie był aż tak imponujący, że powalał na kolana. A więc mamy trójkę piłkarzy, jak widzicie zresztą na grafice, mam nadzieję, że docenicie, bo starałem się ją tworząc. Mamy Roberta Dymiana, piłkarza, który wówczas grał w Podbeskidziu Bielsko-Biała, sezon 12-13 i 14 bramek. No i wówczas te 14 goli wystarczyłyby napastnik Podbeskidzia otrzymał nagrodę króla strzelców. Mamy również Kamila Wilczka, czyli obecnego piłkarza Piasta Gliwice, który również jako piłkarz Piasta otrzymał tę nagrodę. Sezon 14-15 i tylko 15 goli. Starczyłoby właśnie Wilczek był najskuteczniejszym strzelcem tamtej kampanii. Dwa sezony później nagroda powędrowała do Poznania i Marcin Robak otrzymał właśnie tę nagrodę. Był najskuteczniejszym strzelcem z również 15 trafieniami. Marcin Robak, który strzelał wcześniej dla Pogoni Szczecin, no a później dla Lecha Poznań. No to jest ciekawe, bo gdzieś tam tak sobie to wizualizując, można dopuścić się takiej myśli, że jeśli Gual i powiedzmy cała reszta już nie strzelali, no i właśnie gdzieś tam ta tabela by się zamroziła i mielibyśmy koniec sezonu, no to to byłaby pewnie historyczna sprawa, gdyby właśnie Marek Gual, który aktualnie jest liderem klasyfikacji, z 13 trafieniami zostałby królem strzelców. Oczywiście takie wszelkie statystyki, liczby i porównania trzeba brać z przymrużeniem oka. No przede wszystkim argument jest jeden. Dopiero od dwóch sezonów formuła rozgrywek jest taka, a nie inna, więc mamy 18 drużyn. Łatwo sobie policzyć 34 spotkania. Jeżeli dobrze pamiętacie, wcześniej było to 15 zespołów. Później tabela ulegała rozłamowi, czyli mieliśmy dwie ósemki, a więc ta grupa mistrzowska i grupa spadkowa, także no też liczba meczów była inna, formuła rozgrywek była inna, no i gdzieś tam oczywiście suche liczby nie oddają tego wszystkiego, ale natężenie spotkań, liczba spotkań i gdzieś tam specyfika kalendarza no również dawała swoje. A na samym końcu, bo to również jest ciekawe, chciałbym zobaczyć, jak wy głosowaliście, bo kilka tygodni temu, równo 20 dni temu, na karcie Społeczność 7 kwietnia umieściłem taką sondę, gdzie umieściłem trzech piłkarzy, którzy wówczas otwierali klasyfikację strzelców i byli to odpowiednio Jesús Imaz, Mikel Ishak i Mark Gual. Czwarte okienko zostawiłem puste jako inny kandydat i wtedy mogliście się wypowiedzieć w komentarzach. Jak możecie zarejestrować, zdecydowana większość, a więc 60% ankietowanych z 600, a więc łatwo sobie policzyć, czy to było 100 osób, zagłosowała za Mikaelem Ishakiem. No wówczas to się wydawał taki naturalny kandydat do tego, by zgarnąć tę nagrodę. Oczywiście poza grą w Ekstraklasie Ishak regularnie dostarczał te bramki w Lidze Konferencji Europy. Natomiast zmogły go problemy zdrowotne i według doniesień medialnych, no taki scenariusz, że Miszak w ogóle już nie zagra i do końca sezonu będziemy oglądali m.in. Artura Sobiecha, no jest bardzo prawdopodobny. Gdybym miał obstawiać i gdzieś tam no też byłaby to taka, nie chcę powiedzieć historia filmowa, ale na pewno ciekawy wariant, w mojej opinii Mark Gual sięgnie po tę nagrodę, zdobywając jeszcze może ze 2-3 bramki, chociaż jak dobrze pamiętacie mecz Wisła Płocka Jagiellonia, wówczas Gual popisał się hat-trickiem, więc to może być nawet więcej niż 2-3 bramki, ale generalnie sama sprawa jego transferu
transferu z Jagiellonii do Legii, czy właściwie przejścia, bo jemu wygasa w czerwcu kontrakt, też jakby podsyca tą sprawę, że może być królem strzelców, a więc Legia zakontraktuje piłkarza, czy właściwie już zakontraktowała piłkarza, który przejdzie na Łazienkowską z tym tytułem, no i gdzieś tam też presja i spojrzenie na tego piłkarza będzie inne, ale mam takie wrażenie, czy właściwie podskórnie czuję, że Hiszpan na Łazienkowskiej sobie poradzi. A co wy myślicie? Zachęcam standardowo do dyskusji. Poza tym, że mieliście okazję zagłosować na karcie społeczność, jestem otwarty i czekam na wasze komentarze. Kto będzie królem strzelców? Ile będzie miał najskuteczniejszy strzelec? Jak to się jeszcze rozłoży? No bo do końca 5 kolejek, a więc no w teorii wszystko się może wydarzyć i na przykład ktoś w ogóle nieoczywisty, ktoś spoza, powiedziałbym, tej wierchuszki może wskoczyć na czub. No i mieć miano najskuteczniejszego strzelca. Na sam koniec standardowo ogłoszenia parafialne, zachęcam do subskrypcji kanału, to jest ten czerwony, magiczny prostokąt. Nie zapomnijcie także o kciuku w górze pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.